Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami szósty materiał z gry The Forest. Moi drodzy, ostatnio poinformowałem na społeczności, że wracamy powoli z grami survivalowymi, a dokładnie z Subnautiką. No ale też o The Forestie nie wolno zapominać, z racji takiej, że zbliża się początek lutego, a zaraz będzie koniec lutego i po wyjście pełnej wersji Sons of The Forest, więc chciałem tutaj troszeczkę pograć jeszcze w tego The Foresta, przynajmniej zebrać tej temy i może coś pobudować. Tak naprawdę już chyba 50% itemów możliwych już zebrałem, takich można powiedzieć. No i wiadomo, ofensywnych i defensywnych i takich budowniczych. Pozostaje nam zebrać, z tego co wiem, Aqualung. Pozostaje nam zbierać kusze, pozostaje nam odwiedzić jacht i wydaje mi się, że dzisiaj po prostu się tym zajmiemy. Dzisiaj możemy już, myślę, wyruszyć na podróż w, no po prostu po to, aby zdobyć, po pierwsze, strój do nurkowania, czyli aqualung potocznie, kuszę, która, taki tam dodatkowy większy damage, znaczy największy damage w grze, no ale warto też ją mieć tam na później. No i odwiedzimy sobie przy okazji jachcik, w dodatku w jaskini z aqualungiem znajduje się latarka, więc może będziemy mogli sobie przypiąć do na przykład powiedzmy, no na przykład powiedzmy tej broni, bo będziemy mogli sobie przypiąć latarkę, żeby mieć i jeszcze przy okazji zebrać tą podstawową latarkę, to będzie fajne. Więc lecimy na podróż. Wiadomo, to jest też survival, więc warto by było, bym budował, nie tak ciągle tylko jaskinie odhaczał, tak jakbym, nie wiem, speedrunował czy coś. Ale no wiadomo, tak jak mówiłem, moimi założeniami na samym początku, już to mówię, 4 odcinków, jest zebranie wszystkich itemów na początku, a dopiero później, kiedy jeszcze ostatnie dni przed Sons of the Forest zostaną, to wykorzystaj te 2-3 odcinki na budowanie. Może jeszcze zaproszę jakiegoś znajomego do tej budowania. No i sobie te wszystkie tematy poogarniamy. Prawda? Wszystkie tematy sobie poogarniamy. No i przede wszystkim tam no, coś może fajnego uda się zbudować. A później dopiero jak już przestaniemy budować, to raczej skupimy się na tym, aby ukończyć grę, czyli zebrać kartę, no i może tam pójść na sam dół tego krateru. No i dalej zobaczymy, co tam będzie. Jeszcze do tej pory żadnego mutanta nie spotkałem, więc nie wiem, jak to wyjdzie mi ta walka. Znaczy nie mówię, że oczywiście sobie nie poradzę, ale no jednak jednak fakt faktem nie spotkałem jeszcze żadnego. Tutaj ta jaskinia z tym strojem do nurkowania znajduje się obok właśnie tego świętego drzewa, a dokładnie to, o, tutaj jest ten jacht. Może na samym początku udamy się na jacht, żeby zebrać te takie podstawowe rzeczy. Zjemy sobie batoniki od razu, żeby mieć je zjedzone. Na jachcie się udamy, a później sobie pójdziemy do jaskini z tym strojem do drukowania. Na jachcie, z tego co pamiętam, jeszcze nie byłem. Tutaj w ogóle wokół znajdują się walizki, więc ja z wielką chęcią na później sobie je zbiorę. Weźmy sobie tutaj tą włócznię, moją najlepszą. Tu też się znajduje grób taki z kartką, z fabułą, dokładnie tam. No, w takich miejscach to też chyba najlepiej będzie taśmę po prostu znaleźć, bo taśma mi się tutaj najbardziej przyda. O, piłeczka. O, tam są jeszcze walizki. Czadowo. Też baterie do latarki. Alkohol. Proszę bardzo, tutaj delfiny sobie machają. Aha, to nie delfiny, tylko te skurczybyki. Dobra, weźmy sobie tutaj, zobaczmy ten grób. Tutaj mamy fabułę i kasetę, mamy jachcik. Kasetę, jak będziemy mieli kamerę, to obok karty będziemy mogli odtwarzać nagrania z ostatnim przeciwnikiem. O, tutaj mamy żółwika, czyli żółwiku. Pamiętam, jak tutaj ze znajomymi budowaliśmy w tym miejscu pomost do tego jachtu. Też ciekawa budowla. Może jakieś w przyszłości jakieś live streamy się pojawią z tego świata, z budowania przynajmniej tutaj. Jak tam będę miał lepszy taki sprzęt, wygodniejszy. No, tutaj mamy zapasy batonów, więc ja sobie zjem tutaj, żeby mi się nie marnowało. Mamy zdjęcie w internecie potocznie nazywają go cipkiem.
Ale oryginalna nazwa to jest Virginia. Mamy kasetę. Tu jest oczywiście. O, tutaj jest wejście do klucza do artefaktu, ale to jak ukończymy grę alternatywnym zakończeniem. No i to wszystko chyba, nie? Wszystko zebrałem, co powinienem. Mamy alkohole, mamy koktajle Mołotowa. Mogę się oczywiście zapisać, więc się zapiszę, bo czemu by nie? W razie jakbym miał ten save utracić czy coś. No i wchodzimy do po Aqualunga. Nie chcę dzisiaj robić godzinnego filmu, bo ostatnio mi wyszedł godzinny film na polowaniu na dziki. Wybacz, dzik, że zabijam twoich braci. Ale wyszło nam polowanie na dziki, wyszło nam polowanie na przeróżne zwierzęta, przy czym właśnie udało mi się wszystkie kabury skraftować, jakie tylko mogłem, i na kamyczki, i na jakieś tam inne rzeczy. Przy tym udało mi się wykrafcić ciepły kombinezon, jakbym chciał się już zacząć budować na zimie, to mogę to rozrobić. Tam są kolejne walizki. Zebraliśmy wszystkie części pistoletu. No i znaleźliśmy obóz filmowców, gdzie znaleźliśmy strzały. Więc tak naprawdę no, godzinny odcinek wyszedł dzisiaj, nie chcę tego dopuścić. Bo dzisiejsze zadanie, jakie ja mam do wykonania, nie jest dosyć długie. A tych itemów jeszcze w grze trochę jest, między innymi tam rakieta tenisowa, krokomierz, karta, kamera, nowoczesny łuk. Więc trochę tego jeszcze będzie. Okej, tam już mam wszystko zebrane. Picie, mogę się napić jednego picia. No i co, zmierzamy teraz do Aqualunga, tam w tym miejscu, tutaj dokładnie znajduje się Aqualung, a tam znajduje się wysepka z kuszą. I też rekin, który mnie może upierdolić, więc lepiej, żebym uważał na niego. Tutaj gdzieś jest takie specjalne święte drzewo, które wskaże drogę. W sumie sama obecność tego świętego drzewa wskaże drogę. Dzisiaj jest 27 stycznia, czyli jutro mi się kończy, kiedy to nagrywam oczywiście. Czyli jutro mi się kończy Xbox Game Pass, a na Xboxie Game Pass jest taka ciekawa jedna produkcja, którą mogę sobie połączyć z Electronic Arts i wam nagrać tutaj kilka odcinków z niej. Na pewno fani początków kanału się ucieszą, w sumie większość widzów się ucieszy, która mnie tam subskrybowała na początku kanału. O, dokładnie, tam jest święte drzewo, tu jest ta jaskinia. Ucieszy, no bo to jest jednak gra, która no wśród młodych widzów to jest coś, no bo mnie tam młodzi widzowie oglądali, to jest dosyć popularna. Okej, okay, muszę uważać, bo tutaj może być rozpierdzili, ja mam tych amunicji. Dobra, myślę, że możemy tutaj sobie pochodzić z, może nie tyle co z latarką, choć w sumie ja tutaj znajdę, a przypnijmy latarkę do tego i jeszcze taśma, bo to jest bardzo fajna rzecz, nie? Pod G? Nie. Zróbmy sobie pod czwóreczką. To. Jezus Maria! Chodź tu, kurna! No to jest właśnie ten pistolet, bardzo lubię, ale na niego, jego najlepiej na mutantów stosować. No i go rozprysnęło tutaj. Jeszcze jest w ogóle zardzewiała siekiera do zdobycia. No, tam dokładnie znajduje się ten pistolet. No i tutaj znajduje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Między innymi tutaj mogę znaleźć szmatki. I są w ogóle same te kartoniki ze szmatkami. Coś, co było tylko tam przy nowoczesnej siekierze. Zajebiście. Jest też płyta drukowana, mamy hajs. Zobaczcie, gdzie jest słyszalność mojej klawiatury. Jak sobie kupię preampa, to raczej sobie tak ustawię mikrofon, żeby tego nie było słychać. Tam lekko będzie to słychać, ale czasami tutaj za mocno to słychać aż. Tam chyba można przejść za pośrednictwem dynamitu. Okej, mamy tutaj walizki. To mogę wysadzić za granatem? Nie. Ale tu mamy fabułę, czyli z kawałek zabawki tego dzieciaka całego naszego. Mamy też... Chwila, to po trójką było. Ta dzida. Dokładnie, mamy szmatki. Mamy leki. Batoniki, które mogę zjeść, żeby nie marnować.
zegarki, więcej zegarków, jeszcze więcej kasy, patyk. No i zajebiście. Się znajduje, kolejne szmatki się znajdują. Ile tych szmatek w ogóle mam? No dużo, ale jeszcze więcej bym chciał w izbie zebrać, na później przynajmniej. Tu mamy truchło. A tam jest dalej 6, a tu było kolejne truchło, nie? Spalimy sobie to i zrobimy sobie między innymi kolejne pancerze kościane na zapas. Więc wolę sobie... Jezu, wypijam alkohol przez przypadek. Rzucimy sobie tu mołotowa. Świetnie. Wiadomo, mogłem użyć tego spraya. Ale to tam zobaczycie przynajmniej, jak te mołotowy do końca działają, bo one są fajne. Fajnie zrobione. Tam niżej nie wiem, co będzie. Wolałbym się aż tak nie zapatrywać w tereny, bo tam pewnie dojdę do jednego z wyjść, bo są tutaj dwa wyjścia do tej jaskini. Prawdopodobnie to mnie zaprowadzi do tego jednego właśnie. Dobra, tu była linka. Tam sobie się słońce próbuje się dobić, ale nie dobije się, bo tu jest ciemno jak w dupie. Też mi ktoś tam napisał, że ciągle robię No kurde, ja tak mam, nie? Jak na każdym filmie. Jestem jak ten, ludzik Fajdronir, co nie może sobie postawić czegoś. Co to jest? A, szmatka, dobra. Bierzemy sobie kości i od razu sobie tam... To tu było? Nie. To tutaj było. O, są i kości. Tak z 12 ich tu będzie? Będzie. Mamy kolejne dwa pancerze. I z kości będę mógł w ogóle strzały jeszcze robić. Też chciałbym tam czasem sobie obczaić ten motyw. No i dobra, lecimy dalej. Lecimy po akwalung. Wyjmę sobie od razu ten... A weźmy sobie łuk tym razem. Bo to trochę strzał do niego mam. To jest to, to jest to, to jest... Aha. Próbujmy tak to zrobić. Nie dzida, tylko... O, dokładnie. I tu będą kolejni. Lepiej, żebym uważał. Tu mi chyba będzie lepiej to wziąć. A to... Ach, kurna. Padł? Padł? Nie, trzyma się dalej. Fuck. Gdzie? Porypało was. Gdzie ten kolejny? Aj tu, kurna. Trochę za dużo amunicji na was zmarnowałem. Lepiej mam, żebym oszczędzał tą amunicję na mutanty na przykład. Ach, kurna, nie ma. Umieraj, powiedziałem. Dziękuję. Postawmy sobie gdzieś tu blisko. Tam niżej można znaleźć chyba, jeśli się nie mylę, tą latarkę. Albo akwalung, nie wiem, coś w tym stylu. Mamy szmatki, mamy kolejne ciało. Weźmy ich tutaj wszystkich w jednym miejscu. Mamy znowu szmatki. Tutaj chyba czterech ich było, nie? Czy ten po prostu nie padł? Ten po prostu chyba nie padł. Więc spalimy ich, przy tym sobie pozbieramy kolejne rzeczy. Ale tym razem spalimy ich za pomocą sprayu. Okej. Bierzemy wszystkie szmatki. Kolejne szmatki. No i się na później przydadzą, prawda? O, w tym też są szmatki, to nie widziałem. Jedna szmatka się tu znalazła. Tam dalej nie wiem, co będzie. O, tu jest latarka. I batoniki, których nie mogę zebrać. Asteroid tutaj też jest. O,
Co ja założyłem? Nie mam stroju żadnego. Założyłem jakieś, mamy flary również. No to flary, jeżeli nie mogę zebrać ich, to sobie wytworzę do tego amunicję na później. Czy tu coś będzie ciekawego? Ojej, chyba już wiem, po co to było tutaj. Są też czaszunie, którymi można się bawić. Są tutaj te szkielety, są. Mnie tutaj najbardziej interesują szczerze te pancerze. Dwie kości mi tu by brakowały. Tutaj mam zapasowych 9 pancerzy takich. Więc czuję się zajebiście chroniony teraz. Tu mamy kolejne szmatki. No i dobra, to co, chyba schodzimy tam niżej, bo tutaj nic więcej nie znajdziemy poza tym, poza tą latarką, co tam była zapasową. A tutaj niżej, jak zejdziemy, znajdziemy sobie akwalung. Chyba powinniśmy. O, dokładnie, tam się znajduje dokładnie to przejście, o którym myślałem. Przy tym mamy tu jeszcze jakieś truchło znowu. Tylko że tym razem taki szkielet, można powiedzieć. O, fabułkę mamy również. Jakiś krzyż. No i tutaj mamy te butle. Tu jest butla i mamy aparat oddechowy, aby sobie popłynąć. Nie wiem, czy tu jest sens, żeby płynąć tak naprawdę. Zobaczmy sobie na kompasie, może mnie to zaprowadzi do zardzewiałej siekiery. No, kompas, wyjmuj ten kompas. To mnie zaprowadzi na północ, co mnie zaprowadzi. Wow, nieźle. Może sobie tam popłyniemy, może znajdziemy tym szybem jaskiń, znajdziemy sobie... A weźmy katanę do ręki, nie wiem co tam będzie. Weźmy sobie... Nie no, schowaj ten kompas. Czy ja mam tą butlę? Mam. Popłyniemy, może znajdziemy tutaj zardzewiałą siekierę. Zobaczymy. Bo tędy to raczej będzie się można tam łatwo dostać. Jeżeli się nie mylę, jeżeli to tam prowadzi faktycznie. Na razie to kurna nie widzę nic. O jeny. Płody. A tam jakaś jaskinia. O fuck! Wiem co to jest za miejsce. Tu jest ślepy zaułek, nic nie ma. Topcie się. Ja tu przyszedłem tylko po to, żeby zebrać butlę, która mi nie jest potrzebna, bo mam cały zapas butli. Mogę sobie ewentualnie picie zebrać, żeby się tutaj napoić i nie marnować. Mamy też batoniki, które również mogę zjeść, żeby nie marnować. O, mamy też flary, które również mogę tutaj użyć do pistoletu, żeby nie marnować. W tym nic nie było. Zimno mi się robi, cholera. No i tutaj nic nie ma, no są leki. Mamy znowu picie. A tędy się raczej nigdzie już nie dostanę, co? Albo dostanę? Dostanę się gdzieś, kurde. No zobaczymy. Oho. To jest to miejsce. Drzwi. Czyli tak od tej strony musiałbym się tu dostać. Mam butle. W sumie butli też lepiej nie marnować. One się tu odrodzą. Mamy kamienie. Tylko że ja kamienie miałem. No i co mi to dało, że tu jestem?
Blokowało się jakieś przejście. To jest to miejsce z zardzewiałą siekierą. Jest! Kurde, ale się cieszę, nie? Mamy fabułę. Tylko, że tutaj Virginia jest lepiej troszeczkę zarysowana. A to jest to miejsce, o którym Forrest nagrywał. O tym, że są tutaj te... Że oni się modlą do tego artefaktu. I Fox też o tym nagrywał. O fabule w The Forestie. Ale zajebiście, nie? Dobrze wiedzieć, że akwalugiem można się do zardzewiałej siekiery dostać. To jest tip dla was, jeżeli byście sobie chcieli robić tutaj wszystkie przedmioty zebrać. No tak, to dodatkowy przedmiot mogę sobie wpisać w tytule tego filmu, że tam zebrałem. Weźmy sobie na maksa młotowów. Nie to? Co jest? Jeszcze coś jest? Dobra, mamy tutaj alkohol jeszcze. O Jezu, nie mam już miejsca, tylko alkohole sobie zbierać. Dobra, o, tutaj mamy mnóstwo tych skrzyneczek. Ze szmatkami na później. Polecam je otwierać. Mamy paliwo do piły, które jest tutaj zużyte. W sumie to czemu by tutaj nie załadować? Możliwe, że tam by się kończyło coś, nie? O, kolejna fabuła. Kolejna jakaś książka. Picie, kolejna jakaś książka. Dobra. Bo widzę, że kolejne 4 amunicje do pistoletu na flary mamy. To jest taktyka nie marnowania. A tu co jest? Amunicja. Masakra. Zajebiście. Tu jest jeszcze jakaś fabuła. Ale się cieszę, nie? Taki postęp z Subnautice się dokonałem, to jeszcze tutaj w The Forestie mamy. Jeszcze tylko kuszę znaleźć. Zebrałem wszystko? Ja. O, tu jest jeszcze flara. Dwie flary. Dobra, co? Będzie git. Butla z tylem ogarnięta jest. A tu coś było? Nic, dobra, tu jest wszystko. Tam jest ten włas. Kurde, nieźle. Mamy tą zardzewiałą siekierę, nie wiem po co mi ona, ale... Ale mam ją. Czy tu coś będzie? Możliwe, że tędy się jeszcze gdzieś dostanę, co? Bo jakby weszłem tutaj od tamtej strony, czyli... ja tu mogłem się pewnie innym wejściem dostać. Więc prawdopodobnie jak tu podpłynę, to się dostanę do tego wejścia, które jest... Fuck, dobra, wiecie co, wrócimy się. W sumie mógłbym tym wejściem wyjść, może nie będzie tak źle. Boję się, że noc będzie. Mógłbym tym wejściem wyjść. Tutaj myślę, że wypłynę tym, bo jest wejście do zardzewiałej siekiery, do tego wielkiego stawu. Możliwe, że to jest... To tutaj wyjdziemy tym wejściem. Hehe. Łączenie zdań. A no dokładnie, nie? Tu też coś jest. Jest wypłynięcie i mamy tutaj linę. Tu coś będzie, jakieś patyczki są. Czaszka jest. Ale nic poza tym chyba, nie? Jezu, jak się wspiąłem, Boże. Ach, kurna, dobra. Nie, co ty robisz? Nie otwieraj tej książki. Spinaj się tam. No widzicie, lata grania w The Forest już całą mapę znam na pamięć. Już prawie wszystko mogę sobie samemu tutaj zebrać. Zobaczymy, co tam będzie.
Jest 25 minuta filmu, już tyle rzeczy mam w ekwipunku zebranych. Co to będzie? Kolejna fabuła i kolejny batonik. Uwielbiam tutaj oszczędzanie. No i to jest to miejsce, nie? Tu będzie to wyjście. Jest noc. No, jest noc. Nie, nie jest noc. Taka lekka noc jest. Kaczki są nawet. Świetnie. No to wyszedłem, nie? No i co, lecimy teraz do tego po tą kuszę, nie? Żeby mieć ją zebraną. Zajmę ten akwalung. Chyba sobie zrobię patyka. Żeby móc, w sensie tego, żeby móc się ocieplić. Tam muszę uważać, żebym nie zabłądził. Bo to mnie prowadzi tu, lecimy teraz tam. A co ja mam, kurna, ten przecież. Kompas. Idziemy tam. Aha, biegają sobie tutaj. I to jest ten chyba przywódca. Cykorie zebrałem. Czy właśnie z cykorii mogę zrobić takie ciekawe rzeczy? Ta cykoria, ona jest oznaczona. Okej, to jest cykoria. Ale jest, nie wiem gdzie zrobić, chyba pod wodą. No i dotarłem, nie? Tu jest to święte drzewo. No idealnie jest noc, to akurat w tą noc można sobie pójść do... zapisać między innymi grę. Dobra, chowaj ten kompas już. Nie to chciałem. Chcę to. Chcę... to. I chcę to. Choć teraz mi to za bardzo nie jest potrzebne. Wyjmuj tą katanę. No dokładnie, to chciałem. No i zajebiście, pistolet skałkowy. Później nam pozostaje tylko i wyłącznie zebrać nowoczesne łuki, to tam dodatkowo jakieś śmieci, nie wiem, rakieta czy coś. Krokomierz. No i te schematy, nie? Lotnia, wieża. Tutaj akurat będzie schemat kościoła i tych różnych religijnych rzeczy. Jest jeszcze schemat roller coastera, który się tam znajduje, tam dalej. Prawo, w prawym dolnym rogu mapy. Zapisałem grę? A właśnie, nie zapisałem gry. Jest i garnek. Jest i taśma. Co jest? Nie mogę gry zapisać? A mogę, dobra. Nie no, spał nie będę, nie opłaca mi się, poczekam do dnia.
No i płyniemy na tą wyspę. Ciekawie jestem, gdzie ten Aloes będzie. Ale jakiś tak dziwnie pod wodą widać, nie? Dziwnie bardzo. Powiększmy sobie jakość trochę tej wody. A nie mogę. Aha, no dobra. A może będą tu jakieś krzaki? Ja tu nic nie widzę w ogóle. Tu by się ten mod Clarity przydał. Tam jest ta wyspa, nie? A w ogóle mogę skakać pod tą wodą. Ja nic nie widzę pod tą wodą. Chyba przez to zimno. No, ekwipunku nie mogę otworzyć oczywiście. A sprint mi nie działał przez chwilę. No. Co jest? Dziwne to pływanie. Dziwna ta jakość. Już myślałem, że jestem w Subnautice i chciałem podnosić te rzeczy, co tam są. No dawaj, 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 płyń tam. Co to pada na śnieg? Dobra, dziwne było to pływanie. I teraz tak, ta kusza znajduje się tutaj dokładnie. Załaduję sobie butlę. Ta kusza dokładnie tu się znajduje. Gówno no, widzę pod tą wodą. Tędy jakoś. Tu. O, tędy, nie? O, tutaj. Jest. To jest to wejście. No i tam będziemy musieli popłynąć. No i płyń. Dawaj. Dawaj. Ja nic nie... Dobra, widzę coś jednak. Dobra, mamy to. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, do którego mieliśmy iść. To jest ta jaskinia z kuszą. Tu też bełty powinny gdzieś leżeć. O, są. Pojedynczo są te bełty, 10 strzał do kuszy. Tutaj mamy ten schemat tych wszystkich rzeczy. Mamy kościół, mamy krzyż, mamy trumnę. A tutaj znajduje się ta nasza kusza, nie? To jest właśnie kusza. No i tak sobie można strzelać z niej, co nie? To są strzały do niej. A to jest taka dodatkowa broń do walki. Tutaj mamy jakiś malunek. Może gdzieś tu sobie bełty jeszcze leżą, co? Też warto je wszystkie zebrać, nie? One są rzadkie i nie da się ich skraftować. Cóż, moi drodzy. Wychodzimy sobie z kim, bo tu nic więcej nie będzie. Chowaj tą latarę. I płyniemy do brzegu, zapisujemy grę. No i to chyba będzie koniec na dzisiaj, bo tak naprawdę tyle chciałem zebrać. Mamy południową wyspę, południową część map odhaczoną, bo na jachcie znajduje się miejsce, którego nie możemy odblokować, bo musimy grę ukończyć tym alternatywnym zakończeniem. No ale udało się. No idealnie się dzień będzie robił teraz, więc sobie popłyniemy tam.
No i tak jak mówiłem, pozostało nam tylko do zebrania nowoczesny łuk, krokomierz, rakieta tenisowa. I tak z pamięci nie jestem w stanie powiedzieć, no schematy wszystkie. No na pewno na steroidy, na nowoczesny łuk, na krokomierz i na tą rakietę tenisową będzie jeden osobny film, bo to wszystko obok siebie się znajduje, tam na północy. No. To jeszcze to mamy do zebrania, co nie? Jest też kamera, karta. Co jest jeszcze wokół kamery i karty? Co tam może być obok ciekawego? No w sumie nic, możemy sobie z mutantami powalczyć. Tylko to mi nic nie da, tylko ten paskudny pancerz. Ale... No, tak naprawdę wszystko, nie? Nowoczesna krokomierz to... Bo północ żeśmy zeksplorowali, pistolet mamy. Południową część też mamy całą odhaczoną. Tak myślę, co byśmy jeszcze tam mogli zebrać. No te schematy, nie? Na pewno jeden odcinek będzie poświęcony wszystkim tym tam rakiecie, krokomierzu i ten. I jeden odcinek będzie wszystkim schematom poświęcony. Czyli schemat rollercoastera, wieży i lotni. Jeszcze nie wiem, jeden cały odcinek poświęcony karcie i kamerze. A później możemy sobie pobudować tak naprawdę 3 odcinki. No to tak naprawdę to będzie 10 odcinków takich typowo eksploracyjnych. Tam sobie biegają. Brudno tupce. Zwiad poranny. No. Nie, zastanawiam się dalej, czy jest jeszcze coś, co powinienem zebrać poza schematami? No latarki mam, nie? Latarki mam, katanę mam, piłę mam, czekan mam, kompas mam, mapę mam, nowoczesną siekierę mam, katanę mam. Pistolet na flary mam, kombinezon mam, pistolet mam. Wszystkie kabury mam, więc polować też nie muszę w tej grze, bo z polowania mam praktycznie wszystko. Nawet skóry na królika mam tutaj zachowane na zbudowanie łóżka w moim domu z 4 skór królika. Więc no, tak naprawdę w kolejnym materiale prawdopodobnie zajmiemy się... Zapiszmy tutaj. W kolejnym materiale zajmiemy się zebraniem nowoczesnego łuku. Ten krokomierz i rakieta tenisowa. W kolejnym w tym jeszcze kolejnym możemy się albo teraz, nie? W tym odcinku na przykład kolejnym zająć się schematem, bo teraz akurat mam blisko do schematu, co nie? To zajmiemy się zebraniem schematu do rollercoastera i zbierzemy sobie schemat do tego. Później w kolejności mamy nowoczesny łuk i te wszystkie rzeczy. No i możemy się jeszcze kartą i kamerą zająć, a później sobie pobudować coś. Bo tak naprawdę wszystko mamy. No bo obóz filmowców został odhaczony, zarzewiała siekiera została zdobyta. Coś co miało być dodatkiem dla kolejnych filmów, ale jednak udało mi się ten szyb jaskiń pociągnąć, nie? No i ten pistolet, gdzie trzeba zapieprzać po całej mapie, żeby go zebrać, też zebrany. To tam w prawym górnym rogu mapy nic nie ma, w ogóle. W ogóle nic tam nie ma. Bo tam jest tylko miejsce, żeby się osiedlić. Cóż moi drodzy, no to cóż, kończymy Deforesta na dzisiaj. Kolejny materiał, tak jak mówię, to będzie zbieranie schematów. Później ten nowoczesny łuk i te inne rzeczy, a później karta i kamera, no i dalej to sobie pobudujemy, ale to tam będzie odstęp. Albo w ogóle pójdziemy zakończyć grę, bo mi się nie wiem, czy będzie chciało w tej grze w ogóle budować. A tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym materiale. Cześć.